To witam serdecznie Państwa. Nasze spotkanie jest bezpośrednio związane z ustawą tak zwaną dekomunizacyjną, dzień dobry, w ramach której samorządy mają rok na dostosowanie się do przepisów, na które głosował Parlament, czyli Sejm i Senat. I one przeszły zdecydowaną większością głosów, ponieważ zagłosowali za nimi posłowie ze wszystkich partii zasiadających w Parlamencie. W związku z czym no my jako samorządy mamy obowiązek wykonać te zmiany w ciągu roku od wejścia ustawy w życie. Ustawa wchodziła w życie, dzień dobry, zapraszamy Pana, 1 września, więc mamy od tego rok. Jeśli tych zmian nie dokonamy, dokonuje ich za nas Urząd Wojewódzki, najprawdopodobniej już bez udziału radnych i bez udziału mieszkańców. Te nasze spotkania, które organizujemy, są związane z tym, że taką zasadę zaproponowałem i radni w Komisji do Spraw Nazewnictwa Ulic przyjęli tą zasadę, że pytamy się mieszkańców, która z nas zaproponowanych, bądź tych, które jeszcze są w propozycjach na spotkaniach, które organizujemy, najbardziej się podoba i którą nazwę mieszkańcy chcieliby, żeby ich ulica w przyszłości nosiła. Stąd pojawiły się w ostatnich miesiącach różne propozycje. Pierwsze zaproponował architekt miasta, który też jest obecny na dzisiejszym spotkaniu, ale po tym, bo to było po jednej propozycji dla każdej ulicy, mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje i przez 3 miesiące, niekoniecznie mieszkańcy tych ulic, których te zmiany dotyczą, zgłaszali nazwy różnego typu, no i na tych spotkaniach też są kolejne. Dzisiejsze spotkanie proponuję, żeby przebiegało tak jak wszystkie pozostałe, czyli rozdamy Państwu ankiety z propozycjami nazw, które zostały do tej pory do nas zgłoszone, ale wcześniej zapytam się Państwa o to, czy inne propozycje jeszcze Państwo macie, po to, żeby mieszkańcy z tych ulic, które są dziś reprezentowane, zabierali głos już na temat tych wszystkich propozycji, czyli tych, które zostały do tej pory zgłoszone i tych, które zostaną zgłoszone na dzisiejszym spotkaniu. Co jest ważne, to ustawodawca na szczęście zwolnił z różnego rodzaju opłat mieszkańców. Nie zwolnił z tych opłat firm, dlatego że firmy będą musiały zmieniać pieczątki, loga, inne rzeczy, których nie dofinansowuje się, czy nie zwraca się za to pieniędzy. No natomiast jeśli chodzi o mieszkańców, te wszystkie dowody, tożsamości rejestracyjne, paszporty, nie będzie konieczności ich wymiany do momentu utraty przez nie ważności. Można będzie funkcjonować z tymi, które są z dotychczasowymi nazwami ulic. A jak jest bezterminowy dowód? To tutaj chyba też bez... Dobrze, to już... O, tak, dobrze, proszę bardzo. Pani ona doda jeszcze od siebie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dowody osobiste, będą one ważne. Te, które są bezterminowo, też będą ważne. Natomiast po zmianie tych ulic my Państwu z urzędu prześlemy zaświadczenia o tym, że jest zmiana nazwy ulicy. Otrzymacie to na adresy bezpłatnie i każdy będzie mógł posługiwać się tym zaświadczeniem o zameldowaniu. W dowodach nowych osobistych nie ma już adresów, także no już nie będzie to potrzebne, a te zaświadczenia, Państwo tym zaświadczeniem będziecie się posługiwać. Na pewno pierwsze to zaświadczenie będzie bezpłatne. Natomiast także proponuję, żeby Państwo sobie ksero zrobili takich zaświadczeń, żeby się z początku posługiwać tym zaświadczeniami. Natomiast później, jeżeli ktoś zakupi takie zaświadczenie, no to wtedy już jest. Jeśli chodzi o ulice, które zostały zaproponowane, czy nazwy, które zostały zaproponowane, jeśli chodzi o Aleję Wyzwolenia, Państwo macie te ulotki, dostaliście Państwo wszyscy, tak? Jeszcze nie, nie. A ulotek do mieszkań nie dostawaliście Państwo? Można? A to są. To kilka by było, prawda? Znaczy, żadne. To nie ma z Państwa. To tu Państwo i Państwo. Jeśli chodzi o Aleję Wyzwolenia, 3 propozycje wpłynęły. To jest ulica Świętokrzyska, ulica Cysterska i Aleja Niepodległości. Czy są? Chciałbym zabrać głos. Właśnie, bardzo. Nie reprezentuję żadną ulicę, ale skoro takie zmiany nastąpiły i na giełdzie są różne ulice, ja bym proponował, żeby to była ulica poświęcona człowiekowi, który jest z tego miasta, czyli Władysławowi Wagnerowi, pierwszemu Polakowi, który odpłynął kulę ziemską na jachcie. Starkowiczanin pływał od 32 roku do 39 roku. 7 lat opływał. Oprócz tego
że żaglował w tym czasie, jako pierwszy Polak opłynął kulę ziemską, to bardzo duży wkład wniósł propagowanie Polski jako wszędzie w całym świecie. W rejonach nawet tych, gdzie w ogóle Polaka nie było, czy nawet nikt nie wiedział, że Polska istnieje. Więc jego zasługi są ogromne. Udzielał setki wywiadów dziennikarzom z całego świata. W prasie całego świata ukazywały się wypadki na temat Polski. Bo trzeba wiedzieć, że Polska dopiero niedawno odzyskała niepodległość, także nie była znana szeroko w świecie. Także jego zasługi były nieocenione. Jeśli chodzi o jakieś bliższe informacje na jego temat, mogę jeszcze coś powiedzieć. Ja dziękuję, bo znam akurat postać profesora Wagnera, bo organizowaliśmy. I to jest nawet człowiek, który się urodził na Lubiance, na ulicy Południowej. Wtedy się nazywała Krzyżowa Woda. My, ja już poprosiłem pracowników, żeby pana propozycja została dopisana do ankiety, która zostanie rozdana mieszkańcom z ulicy Alei Wyzwolenia. Czy pana godność możemy prosić? Pora Joski z Wigny. To jest propozycja dla Alei Wyzwolenia, tak? To jest w ogóle. 17 stycznia. Nie, 17 stycznia nie może być. Dobra. Czy są jeszcze inne propozycje co do ulicy Aleja Wyzwolenia? Czyli mamy cztery już. Świętokrzyska, Cysterska, Aleja Niepodległości, Władysława Wagnera. Proszę. Proszę państwa, możecie obejrzeć sobie nieco na temat tego żeglarza, jak ktoś chce obejrzeć. Na naszej stronie jest też. Tak. Pan Andrzej Tus, prosił o to. Dzień dobry. Moja propozycja jest taka, żeby zostało jak jest. A czemu Aleja Wyzwolenia podlega dekomunizacji? Proszę mi wytłumaczyć. Jak to się łączy? Ja rozumiem, żeby to była Dzierżyńskiego, rozumiem, ale co Wyzwolenie ma wspólnego z dekomunizacją? Nie ma niestety z nami ustawodawcy, który nad tym głosował. No właśnie. Bo gdyby był, pewnie by nam jakoś wyczerpująco odpowiedział. Nie odpowiedział, bo to się nie potrafię wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie i uchylam się od odpowiedzi, szczerze powiedziawszy, dlatego że nie jestem na tyle kompetentny, żeby odpowiedzieć, czemu akurat Aleja Wyzwolenia. Czyli jak rozumiem, spotkanie jest informacyjne, a nie konsultacyjne. Konsultacyjne, dlatego że my wybieramy nową nazwę ulicy, ale nie jestem w stanie panu wytłumaczyć dokładnie, co miał autor na myśli, czyli ustawodawca. Nie, no ja wiem, że takie ulice muszą być. Kolejna propozycja. Nie, to nie kolejna propozycja, ale szanowni państwo, bardzo ciekawa postać, znana mi jest z publikatorów. Natomiast uważam, że bliżej mu do Lubianki, bo tam mieszkał. Więc on tam mieszkał i to jest bardzo czytelne. Natomiast z nazwiskami bywa różnie. To jest Aleja Wyzwolenia była nie nazwą jakiegoś człowieka, prawda? Była Aleją Wyzwolenia. Ja, jeżeli już mam być szczery, to bym optował za Aleją Niepodległości. To też się wiąże z Wyzwoleniem. Zostanie nam coś w pamięci, jeśli mamy wybierać, a tamta nie pasuje Wyzwolenia. Chociaż nie jestem przeciwny, mogłaby zostać. Natomiast jeżeli już, to optowałbym za Niepodległość. Dziękuję. To ta propozycja jest. Tak jest. Czy są jeszcze inne propozycje co do Alei Wyzwolenia? Nie ma. Więc przechodzimy do ulicy 17 stycznia. Wpłynęły dwie propozycje. Jedna to jest Wierzbnicka, a druga to jest Obrońców Starachowic. Czy są inne propozycje? Zgłaszano jeszcze Benedyktynistą. Czyli trzecia propozycja. Obrońców Starachowic może się źle kojarzy. To jest ulica, która? Co się Obrońców Starachowic może się źle kojarzy. I trzecia propozycja to jest ulica Benedyktyńska. Czy są inne propozycje? Proszę państwa, ta ulica nazywa się ulicą Ostrowiecką. I ja pamiętam taki czas, kiedy nastąpiło do końca lat 60. na ulicę zmiany 17 stycznia i trudno mi, tak samo jak i zmienili Targową na Ogrodową na Targową i wiele ulic Stara Ulica. Dlatego nie ma szans do powrotu na nazwę Ostrowiecką, bo Ostrowiecką jako taką mamy, jest dalszym przedłużeniem. Więc dla mnie, tutaj jak pisze ktoś
zaproponował ulicę Wierzchnicką, to to samo co i ulicę Wierzbową, bo to są blisko znaczne nazwy i dwie ulice podobnie się będą nazywać. A Wierzchnik to pochodzi właśnie od wieży. A jeżeli ktoś z Państwa chce się dokładnie dowiedzieć, to proszę poczytać na ten temat. Także ja tu mówię w stosunku do osoby, która taki pomysł miała na Wierzchnicką. Co do obrońców, to tu się nie będę wypowiadał, bo rzeczywiście jest tam armata i komuś tam należałby hołd skłonić się nad tymi obrońcami, którzy byli. Ale są, moja propozycja jest na przykład utworzeniem tej ulicy, ulicą Miernikiewicza, żyjącego nam człowieka, który podobnie jak Lech Wałęsa jest żywą historią i dla tego miasta szczególnie, bo się sławi obronę tutaj solidarnościową, obronę tej nowej niepodległości. Czyli wpisujemy propozycję. Ja proponuję Henryka Miernikiewicza, czyli pana Miernikiewicza, ulicę. I jeszcze mam propozycję, aby powrócić do dawnej, co prawda tej ulicy nie ma, ulicy Ogrodowej i ewentualnie ulicę Ogrodową. Bo to była ulica znana z tego, że tam były pola, ogródki działkowe, działki już mamy, ulicę na ulicę Ogrodową, bo to jest ulica, która mieści się w granicach zarówno Wierzchnika, starego Wierzchnika. Jasne, tylko każdy mieszkaniec ma jeden głos. Pan też ma jeden głos, więc pana Miernikiewicza. Miernikiewicza mamy, tak? Czyli tak. Jedną zapisują propozycję. Jedną. A ja jeszcze mogę wrócić, wrócę do tej benedyktyńskiej. Ponieważ tak, jeżeli wracamy do korzeni głębokich i bez nazwisk, to proszę mi wierzyć, że Wierzchnika by nie było, gdyby nie było benedyktynów na Świętym Krzyżu, bo to oni tu stworzyli miasteczko. Oni stworzyli i tu, że tak powiem, założyli to wszystko. A Duszewski to też? Też, oczywiście, że tak. Także tutaj to jest najwcześniejsze. Zgadza się, ale to się trzyma jakby miejsca i bliskości nazwy pokrewnej. Jednemu, drugiemu, prawda, i uważam, że gdybyście Państwo pomyśleli w ten sposób, że droga prowadzi z Wierzchnika na Święty Krzyż, a stamtąd przyszła ta siła, że w ogóle miasto powstało, Starachowice. No to tak samo można dalej idąc takim myślowym, nazwać się Rzepińską, Pawłowską. Nie, jest to samo. No, ale nie, ja nie jestem przeciwny, ale za też nie jestem. Szanowni Państwo, czy jeszcze są jakieś głosy co do 14 stycznia? Nie ma, więc czytam propozycje, nad którymi Państwo będziecie się podzielali. Ulica 17 stycznia, jest aż 5 propozycji, to jest Wierzchnicka, Benedyktyńska, Obrońców Starachowic, Władysława Wagnera, Henryka Miernikiewicza. Jeśli chodzi o Aleje Wyzwolenia, są 4 propozycje, to jest ulica Świętokrzyska, Cysterska, Aleja Niepodległości, ulica Władysława Wagnera. Teraz rozdamy za chwilkę Państwu ankiety. Ja jeszcze chciałem jeden raz zgłosić. Ja się spóźniłem troszkę na to spotkanie, bo nie mogłem wcześniej przyjechać. Także chciałem tylko zapytać jedną rzecz. Czy Dajmato Wody Gorkich, który jest radnym, wie ile firm jest zarejestrowanych na Alei Wyzwolenia? Bo muszę Państwu powiedzieć, bo ja tu widzę elektorat bardzo fajny, ale ten elektorat jest niepełny. Otóż proszę Państwa, wymiana dowodów osobistych to jest żaden koszt w wymianie nazwy ulicy. Pytam. Czy Urząd Miejski zafunduje nam zmiany numerów na domu? Czy zafunduje nam tabliczek z nazwami firmy, zmianę reklam, zmianę wizytówek, papierów firmowych, etc., etc.? Bo ja wiem, że ustawodawstwa pięknie powiedział, można sobie zmienić z Alei Wyzwolenia na Aleję Niepodległości, tylko za to idą konkretne wymierne koszty. Więc radzę ostrożnie z tym wszystkim, z tymi wymianami ulic niekomunistycznych tylko po to, żeby coś zmienić. Pytam Cię, Włodzimierz, bo Ty jesteś radny. No. Ile firm jest? Ja mam dane z Urzędu Skarbowego. Zgadza się. O tym problemie wiemy. Tylko proszę teraz wziąć pod uwagę, że jak ustawodawca stwierdził, że ta ulica jest do zmiany, to czy obojętnie jakby nie było, to ona ulegnie, obojętnie jakby nie było. Dobrze. Ustawodawstwo. Proszę architekta miejskiego, żeby on powiedział. O, jest pan. Proszę Państwa, są dwie ulice. W sprawie nas ulic związanych z patronami, czy datami związanymi z względem komunistycznym, Tą sprawą zajmował się Instytut Pamięci Narodowej już od jakichś 10-15 lat i miał taką swoją listę postaci, ale również szereg samorządów pytało się,
Co z ulicą na przykład u nas 17 stycznia na Pomorzu, 28 lutego, w innych miastach, ale tak, ulicy Wyzwolenia, Alei Wyzwolenia, a jeszcze w innych miastach, co z nazwą osiedla 25-lecia PRL? A to wielka różnica. Ja 25-lecia PRL, tak. Aleja Wyzwolenia. Ja 17 to jest naprawdę ogromna. Już tłumaczę. Różnica. To znaczy podałem po prostu jakby... gradację. Tak, rozbieżność tych pomysłów. Rozbieżność pomysłów, że tymi sprawami Instytut Pamięci Narodowej się zajmował. I ich stanowisko było wyraźne. Związku, że wyzwolenie musi się wyzwolenie było z tym, że nastał okres komunistyczny w Polsce. Znaczy to nie jest moja wykładnia, tylko to jest wykładnia IPN-u. Aleja Wyzwolenia w ogóle nie występowała. O to właśnie mi chodzi. Zauważyliście państwo? To dołączył, żebyśmy mogli zgłosić. Ja mogę zgłosić właśnie. Szanowni państwo, to mi właśnie. Dlaczego nie występowała? Ponieważ my uważaliśmy, że ta nazwa jest na tyle neutralna, obojętna, że nie będziemy musieli jej zmieniać, prawda? I naszych propozycjach w ogóle doradnych w pierwszych propozycjach kierowanych nie było tej ulicy w tym wykazie, jeszcze kilku innych też. Trzeba znaleźć, kto tą propozycję rzucił i wtedy widzisz, no, że to ale to właśnie architekt Miejski wspomniał o tym, że Instytut Pamięci Narodowej. I teraz tak, nie. Radni, proszę państwa, radni mogą w tej chwili nie podjąć decyzji o Alei Wyzwolenia, tak? Czyli ta uchwała na przykład może zostać zdjęta z sesji. I tak proponujemy. I zostawiamy wtedy pole wojewodzie Świętokrzyskiemu, który nada później nazwę ulicy według własnego uznania. Bo nie może, bo... A może dodać za wyzwolenie 89? Już nie tego. To jest sens. Wojewoda będzie konsultował z Instytutem Pamięci Narodowej. Już nie znam. Jakąś kredową Tak. Sesja będzie przykładowo za miesiąc czy za oczywiście. I podejmiemy decyzję, że nie ruszamy tej ulicy. Ja proponuję nie wybierać nazwy dla Alei. Ale proszę mi powiedzieć, ale za rok termin upłynie i wojewoda nada nam ulicę, której my nie sobie będziemy chcieli żyć. Jeszcze raz zabiorę głos. Ja uważam, że pan doktor ma rację. Że faktycznie dlaczego mamy zmienić, jak jest w sumie niekontrowersyjna nazwa. Oczywiście, że jasne. Niemniej jednak, jeżeli ustawa, i chciałem to zobaczyć, jeżeli ustawa mówi, że jeżeli nie zmienimy, nie pozwolimy, to oni sami zmienią na jakim chcą. Jeżeli tak jest to zapisane, to ja głosuję za tym, że łanie podległości. Oczywiście tak. Bo jeżeli to nie ma szans, to nie ma to może tak. Co proponuję, ponieważ żeby te konsultacje były takie wiążące, to wpływa oficjalny wniosek od kilku mieszkańców ulicy, bo tak się domyślam, że ulicy nie zmieniamy i dajemy szansę na zmianę wojewody. Tak jest. I tak zrobimy. I wtedy może być taki problem. Czyli zapisujemy punkt brak zmiany nazwy ulicy i wtedy państwo na własną odpowiedzialność bierzecie to, że później, jeśli okaże się, że wojewoda nadaje nazwę, to ja już nie robię... Bez konsultacji. Bez konsultacji. Ja nie robię żadnych spotkań już wtedy, bo państwo bierzecie na siebie dokładnie tą nazwę, którą nam nadadzą w uzgodnieniu, bo ustawa mówi dokładnie, że wydanie zarządzenia zastępczego, które mowa w ustępie drugim, wymaga opinii Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, potwierdzającej niezgodność nazwy obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy z artykułu 1. Wojewoda może także zasięgnąć opinii Rady Ochrony Pamięci Narodowej Państwa. Przepis artykułu 2. Stosuje się odpowiednio. Zasięgnie się do mnie, a wcześniej jeszcze. A wcześniej jeszcze. Rady Ochrony Pamięci. Proszę o chwilę. A wcześniej jeszcze mówi tak. W przypadku niewykonania obowiązku, czyli dla nas obowiązku, o którym mowa w ustępie 1, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną z artykułem 1 w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ustępie 1. I wykładnia IPN-u, o którą państwo pytaliście, mówi tak, ulica 17 stycznia albo 1945 roku, albo Wyzwolenia. Upamiętnia wkroczenie oddziałów Armii Czerwonej. Dzisiejsza wiedza historyczna i zachowanie źródła w sposób oczywisty nie pozwalają traktować takiej daty jako rocznicy wyzwolenia.
Wiadomo, że w całym kraju Armia Czerwona zaznaczyła swój szlak licznymi przejawami gwałtu i bezprawia, dotykającymi także obywateli Polski, a ziemie polskie stały się przedmiotem rabunku i dewastacji dokonywanych przez wyspecjalizowane oddziały sowieckie, wywożące dobra ruchome i elementy infrastruktury do ZSRR. Wbrew nadziejom wielu Polaków oczekujących odbudowy wolnego kraju po likwidacji okupacji niemieckiej, Armia Czerwona stała się siłą, która zapewniła ochronę do realizacji polityki Stalina wobec Polski, ukierunkowanej na pełne podporządkowanie kraju i budowę w nim systemu komunistycznego. Obecność Armii Czerwonej w Polsce uniemożliwiła odbudowę niepodległego państwa polskiego w latach 1944-45. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zapoczątkowało zarazem nowy okres martyrologii narodu polskiego, zaznaczony setkami tysięcy pomordowanych, więzionych i wysyłanych do obozów koncentracyjnych na terenie Polski i ZSRR. Nazwy te wciąż utrwalają tezy propagandy politycznej z okresu prowadzonej w okresie PRL indoktrynacji społeczeństwa i faktycznie stanowią wyraz lekceważenia pamięci ofiar totalitaryzmów oraz braku szacunku dla dorobku walki Polaków o wolność obywatelstwa i niezawisłość państwa w XX wieku. Przypominając zapis artykułu 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, zakazujący istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, pragnę zwrócić uwagę, że utrzymywanie tego rodzaju nazw jest działaniem niewychowawczym, pochwałą zbrodniczych ideologii i działalności przeciw niepodległości Polski, a także wolnościom obywatelskim. To jest Instytut Pamięci Narodowej. I teraz, ale sekunda, pozwolę sobie o komentarz. Ja powiedziałem, my dopiszemy punkt na państwa wniosek, że państwo jako mieszkańcy tej ulicy wnioskują, żeby zachować tą nazwę. Tylko państwa uprzejmie uprzedziłem, że ta nazwa zostanie bez naszego udziału później zmieniona i ja o tym ostrzegałem. I tylko tyle chciałem, żebyście państwo wiedzieli. Jeśli ktoś z państwa będzie chciał wybrać sobie nazwę ulicy na przyszłość, może to zrobić. Jeśli państwo oddajecie to wojewodzie, nie ma z mojej strony żadnego problemu. Możecie państwo tak zrobić. Jeszcze jedno słowo. A zatem, szanowni państwo, nie czarujmy się. Jest ulica Aleja Wyzwolenia na indeksie. Czyli ona, nawet gdybyśmy wszyscy tu podjęli decyzję, ona nie będzie, wojewoda podejmie głowę, daje decyzję, jaką będzie chciała. Dlatego ja jeszcze raz odtuję. Uważam, że jeżeli Aleja ma Wyzwolenia, musi być zmieniona z tego, co słyszę, tak? Optuję za tym, żeby była Aleja Niepodległości. No, chyba, że wierzycie państwo, że IPN tak w ciągu tego roku zmieni zdanie i uzna, że... Ponieważ są ankiety i państwo będziecie na tych ankietach wypełniać, jaką ulicę chcecie. I być może, że racja tutaj pana Nosowicza, czy pana doktora, weźmie górę przykładowo, będzie tylko dwie propozycje na, żeby Aleja Wyzwolenia została. I wtedy też weźmy to pod uwagę. Bo proszę państwa, jeżeli na przykład prezydent wyśle informację o ulicy Wyzwolenia i będziemy czekać, a my chcemy w tym momencie, że tak powiem, w październiku na koniec te decyzje podejmować. Jeżeli ją zdejmiemy, to potem tak szybko się nie zbierzemy, żeby przyjść i zagłosować jeszcze raz. I proszę mi wierzyć, i wtedy zostanie nazwana jakaś ulica narzucona. Czego byśmy nie chcieli, bo już nieraz w teczkach przynoszono niektórych dygnitarzy na niektóre stanowiska, prawda? Tak samo i w tej chwili. Jeżeli tą ankietę dostaniecie państwo, tam są wyznaczone te trzy ulice, propozycje. Nowe proszę dopisać. Ja uważam, że państwa propozycja jest słuszna, a państwa obawy... Ale ja wyzwolę. Każdy pisze, teraz powiem, ja...